Od objęcia posady dyrektora zespołu szkół w Policach przez Agatę Markowicz-Narankiewicz minęło 10 miesięcy. Atmosfera w szkole nie jest najlepsza. Wielu nauczycieli czuje się zastraszanych. Twierdzą, że dyrektorka stosuje wobec nich groźby i zarzucają jej brak współpracy. Agata Markowicz-Narankiewicz posadę dyrektora objęła 2 września 2013 roku. Wywołało to falę protestów. Rodzice i uczniowie nie akceptowali wyniku komisji konkursowej, która głosami zarządu powiatu w Policach i kuratorium oświaty pozbawiła Beatę Golisowicz piastowania urzędu szefowej zespołu szkół. W kuluarach mówi się, że Beata Golisowicz przegrała, bo walczyła o policką białą. Przeciwstawiała się złym praktykom stosowanym przez zarząd powiatu, a w szczególności osoby odpowiedzialne za powiatową oświatę. Pikanterii dodawał fakt, że starostwo powiatowe zamiast walczyć o szkołę i stwarzać uczniom warunki podobne do warunków w szczecińskich szkołach, obniżało jej poziom. Starosta Policki Leszek Guzią ogłosił konkurs na dyrektora zespołu szkół, a 21 sierpnia została nim Agata Markowicz-Narankiewicz z Goleniowa. O tym, że będzie nowy dyrektor, wiadomo było już w kwietniu. Tak twierdzą nauczyciele. Atmosfera w szkole zaczęła się psuć już na wiosnę. Wtedy słyszeliśmy, że nasza pani dyrektor ma zostać odsunięta. Nieoficjalnie było wiadomo, że powiatowi bardzo na tym zależy. No i tak się faktycznie stało. Leszek Kuwik to nauczyciel z ponad 20-letnim stażem. W zespole szkół pracował od 1990 roku. Pracował, bo we wrześniu 2013 roku złożył wymówienie. Atmosfera w szkole po objęciu rządów przez nowego dyrektora zmieniła się natychmiast. Grono pedagogiczne podzieliło się. Wiem, że nauczyciele, czyli można powiedzieć pokój nauczycielski jest bardzo podzielony na tych, którzy sprzyjają nowej pani dyrektor. Oraz na tych, którzy uważają, że tradycja i dokonania wcześniejsze były dużo ważniejsze. No i tak zwaną milczącą większość, która nie zajmuje żadnego stanowiska, a szkoda. Wśród nauczycieli, którzy nie boją się mówić otwarcie o złej sytuacji w zespole szkół, jest dr Gabriela Zalewska. Nauczycielka historii w Polickiej Białej to także współpracownik Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz specjalista od spraw demografii i statystyki społecznej. Na swoim koncie ma kilka nagród i wydanych książek. Według niej sytuacja w zespole szkół zmieniła się na gorsze po objęciu stanowiska dyrektora przez Agatę Markowicz-Narankiewicz. Sytuacja jest obrzydliwa. Od przynajmniej pół roku, jak nie więcej, pokój nauczycielski podzielił się na dwie frakcje. Jedna frakcja jest tępiona, dlatego że jest tak zwanej opozycji. Nauczyciele są szykanowani, nauczyciele są obgadywani. Cokolwiek się nie powie, i to jest najgorsze chyba, bo cokolwiek się nie powie w pokoju nauczycielskim ze skutkiem natychmiastowym, ląduje u pani dyrektor. I co więcej, nauczyciele są karani za to, co powiedzieli na forum jak się zachowywali na forum pokoju nauczycielskiego. Według Gabrieli Zalewskiej i innych nauczycieli, którzy nie chcieli wypowiedzieć się przed kamerą, w zespole szkół w Policach dochodzi do obgadywania, zastraszania, a co najgorsze do obrażania nauczycieli nieprzychylnych nowej dyrektor. W moim przypadku było to tak, że koleżanki, które trzy po uzgodnieniu stanowiska z panią dyrektor, bo widziałam jak wychodziły z sekretariatu, w momencie kiedy ja wystąpiłam o upublicznienie opinii kuratoryjnej, to nawet nie opinii, tylko tego zestawienia ankiety z 28 stycznia, odcięły się ode mnie w sposób kategoryczny, stwierdzając, że one sobie nie życzą, żebym je firmowała, mimo że ja przedtem przekazałam pełną informację w pokoju nauczycielskim, nie było żadnych protestów. Dopiero później posunięto się do tego, nawet do gruźb, że należy mnie ze skutkiem natychmiastowym ukarać. A chodzi o kontrolę kuratorium oświaty. Pracownicy kuratorium przeprowadzili ankietę wśród nauczycieli, sprawdzając atmosferę panującą w Polickiej Białej. W większości zadanych pytań nauczyciele nie byli zadowoleni z pracy w szkole lub nie mieli zdania. Protokół pokontrolny, który nie stawiał dyrektora w dobrym świetle, nie ukazał się w biuletynie informacji publicznej zespołu szkół. Tworzenie sytuacji nieetycznych. Wykorzystywanie dzieci przeciwko nauczycielom, wykorzystywanie władzy w celu szykanowania na niektórych nauczycieli, karanie w formie obniżki dochodów, co spotyka w zasadzie wszystkich nauczycieli, którzy są w tej grupie przeciwnej, to jest po prostu łamanie prawa. Nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, jednoznacznie potwierdzają, że na pracę w zespole szkół zdecydowali się dlatego, że była dobra atmosfera zarówno zarządów dyrektora Kliszewskiego, jak i dyrektor Golisowicz.
chwili obecnej nie ma żadnej atmosfery, jest tylko dyktatura. Nikt nie może nic powiedzieć, bo w momencie, kiedy powie się coś, cokolwiek, co przeczy opinii pani dyrektora albo jej zwolenników, kończy się to w sposób no, bardzo nieprzyjemny dla danej osoby. Jest to taki, bym powiedziała, mały totalitaryzm na obrębie, czy w obrębie szkoły. Totalitaryzm, który nie liczy się ani z gronem pedagogicznym, bo zdecydowana większość jest jednak przeciwko, co pani dyrektor usiłuje skrzętnie ukryć, ani nie liczy się z opinią nauczycieli. Próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorem zespołu szkół w Policach i osobami odpowiedzialnymi w starostwie za oświatę. Dyrektor Agata Markowicz-Narenkiewicz twierdzi, że problemu w swojej szkole nie widzi, dlatego nie udzieliła wypowiedzi przed kamerą. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Beata Kropidłowska przebywa na urlopie, a wicestarosta Anna Rybakiewicz po naszych usilnych próbach kontaktu przekazała przez sekretariat starostwa, że wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Promocji i Informacji. Zastępca naczelnika Anna Janicka twierdzi, że zarząd powiatu nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie.